kolejnym odcinku z cyklu Wiem Wszystko Motoryzacja. Tym razem chciałem powiedzieć o najczęściej występującym układzie napędowym rozrządu, czyli o pasku rozrządu, o jego trwałości. Większość producentów obecnie, jeżeli pasek rozrządu napędza też pompę wodną, to przedział wymiany takiego paska waha się między powiedzmy 90 a 150 tysięcy kilometrów. W przypadku, gdy pasek nie napędza pompy wodnej, czyli pompa wodna jest napędzana oddzielnym paskiem tym osprzętu, to taki przedział wymiany jest zwiększony między 120 a nawet 180 do 200 tysięcy. I ogólnie przy takim napędzie, jeżeli pompa wodna nie jest napędzana, to taki pasek jest mniej obciążony, dlatego przebieg może być zwiększony. Jakie są zalety napędzania rozrządu paskiem? Przede wszystkim koszty, czyli dla producenta jest to najtańsze rozwiązanie, dla użytkownika trochę mniej, no bo następuje okresowa wymiana odnośnie przebiegu, ale też odnośnie lat, powiedzmy co 5 do 10 lat w niektórych przypadkach należy taki pasek wymienić bez względu na przebieg. Jakie są wady? No wady powiedziałem, odnośnie zalet to na pewno jest to cisza pracy takiego na rozrządu, bo pracuje on ciszej niż powiedzmy łańcuch rozrządu, czy koła zębate, czy które są napędzane rozrząd zębatkami. Łatwość powiedzmy wymiany, ale to też zależy powiedzmy czy silnik jest ustawiony poprzecznie czy wzdłużnie. Przy poprzecznym no to jest dosyć łatwa wymiana, bo powiedzmy po odkręceniu koła, ściągnięcia nad kola mamy dostęp cały do napędu rozrządu. No i to by było na tyle odnośnie rekordzistą. Odnośnie terminu wymiany paska rozrządu jest na tą chwilę chyba koncern Volkswagena ze swoich modelach, powiedzmy Skoda Citygo, Volkswagen Up, Seat Mi. Rozrząd na pasku w ogóle nie ma terminu wymiany, aczkolwiek tylko kontrolę i to chyba według różnych źródeł, jedne źródła mówią co 180 tysięcy, jedne mówią co 240 tysięcy. Ogólnie pasek rozrządu ma wytrzymać cały żywot powiedzmy samochodu czy silnika. Ale tam dochodzi charakterystyczny kształt, powiedzmy, krzywek koła odnośnie napędzanych. Mniejsze obciążenia, powiedzmy, są na wałkach rozrządu i ten pasek pod mniejszym obciążeniem pracuje. I charakterystyczny jest też kształt zębów od kół zębatych, które napędzają też te wałki rozrządu. Także to by było na tyle odnośnie paska rozrządu, wad, zalet, wymiany. Dziękuję, pozdrawiam.